No ale to nie był zły wynik. A my już oglądamy następnego. Beat Feutz. Beat Feutz. Wczorajszy brązowy medalista. Klasyfikowany ze Szwajcarów to oczywiście Carlo Janka z bardzo dużymi szansami na medal. Steven Zurbriggen z bardzo niewielkimi. A teraz proszę, proszę. Wczoraj też jechał coraz szybciej, aż dojechał do brązowego medalu. 13 setnych, ho, ho, ho. Ależ jazda. No więc będą mieli Szwajcarzy, zdaje się, dużo do powiedzenia podczas slalomu, który będziemy Państwu pokazywać po godzinie 22. Beat Feutz 0-0-9 i drugie miejsce wczorajszego brązowego medalisty. Fantastyczny, kolejny fantastyczny przejazd. No, leży mu ta trasa jak żadnemu, można powiedzieć. Trzy dziesiąte szybciej niż podczas wczorajszego przejazdu. No, nauczył się. Odrobił lekcję, można powiedzieć. Wiadomo, że im więcej razy przejedziemy te same łuki, nawet jeżeli się troszeczkę różni szybkość ze względu na śnieg, to jednak czujemy się dużo pewniej. A Beat Feutz czuje się wyjątkowo fajnie. I Norweg. Kjetil Jarstrand. Beat Feutz przed kontuzją, bo kontuzja zatrzymała jego karierę na rok. Poprzedni sezon był 3 razy na podium kombinacji w Pucharze Świata. 3.07, już 0,7 sekundy stracone. No, tak nie ma ochoty za bardzo ryzykować. No, 2 razy spóźnił. I już tylko 1.26. To nie jest specjalistka slalomu, ale jak widać nieźle jedzie. Tyle, że jedzie tak bez ognia, powiedziałbym trochę. 25 setnych już do odrobienia. Już na czerwono. Beat Feutz. Brązowy medalista ze zjazdu. Żeby się nie połamał. Na 13 pozycji, a więc Kircher już najdalej drugi, bo na górze pozostał tylko Kjetil Jarstrand. Jeden jedyny. Strasznie dużo straci. Ostatnie kilkanaście bramek i strata dobrze powyżej sekundy. Widzimy tutaj, został za nartami. Wpada w dziurę. Traci równowagę. Zostaje na tyłach. I tak dalej, jeszcze chciał odepchnąć się łyżwą. Zahaczył czubem. Pechowo.